To skonała pierwsza połowa, a w tej drugiej no coś się stało. No pierwsza połowa była tak grana, jak ja sobie wyobrażam, że ta drużyna ma grać. Dobrze bronić, kontrować, dużo ruchu w ataku pozycyjnym. No po przerwie podstawowy błąd to było, że za mało żeśmy biegali w ataku pozycyjnym. Prawdę oni kryli, ale musi być gra bez piłki. Wtedy całkiem inaczej musi się obrona zachowywać. A myśmy grali zbyt statycznie, do tego stuprocentowe pozycje nie zostały rzucone i zrobił się ten bałagan na własne życzenie. Sebastian Suchowicz w bramce Gdańska, który chyba za dobrze nas zna i to było największym naszym problemem w drugiej połowie, bo tyle setek żeśmy nie rzucili w całej drugiej połowie, nie wiem, chyba z 15, może więcej, także to było jakby naszym minusem w drugiej połowie, a Gdańska plusem. Sebastian Suchowicz. Przed Wami wyjazdowy mecz w Pucharze EHF-u. Jak przygotowania do tego spotkania i czy Finowie to ciężki przeciwnik? To są solidny zespół, bo dużo zawodników gra i w kadrze fińskiej, która dość nieoczekiwanie wygrała z faworytem Austrią teraz w eliminacjach. Dużo zawodników grało w Białorusi w tym zespole z Kamińsk, z którymi graliśmy tam, nie wiem, 2-3 lata temu. Też, którzy tam, powiedzmy, grali największe role. No i tam w sumie tak naprawdę to jest taki internacjonalny zespół. Dużo zawodników spoza Finlandii, ale ci, co grają w Finlandii, no to są zawodnicy kadry Finlandii. Także to jest mocny zespół w miarę. No wiadomo, to nie jest ani niemiecki, ani hiszpański zespół, ale też nie można powiedzieć, że to są, że oni nie umieją grać w piłkę ręczną. Finowie bardzo dobra drużyna. 9 Białorusinów, Macedończyk, Portugalczyk, Rosjanie, tylko 3 Finów umieją grać. No dopiero będziemy od jutra myśleć, przez te 2 dni, bo w sobotę wyjazd, żeby tam osiągnąć jak najlepszy wynik, no później się rozstrzygnie wszystko w tej hali.